końcu wróciliśmy z kibicami do katowickiego spotka. To chyba jest największa zmiana, odmiana po tych 2 latach pracy w trybie zdalnym, czy takim bardziej internetowym. I to jest ta zmiana, na którą czekaliśmy najdłużej, czekaliśmy najbardziej i w końcu się doczekaliśmy, bo jednak ten pierwiastek widza na trybunie to jest pierwiastek, który zmienia optykę turnieju o 180%. Jakby turniej na przepięknej scenie z fenomenalną oprawą graficzną i efektami specjalnymi bez kibiców traci na swojej mocy. A kiedy słyszymy, kiedy patrzymy, jak ta widownia reaguje na zagrania najlepszych graczy z całego świata, serce rośnie i tak prywatnie ja sobie mówię, dla takich momentów warto pracować w e-sporcie. Tego typu rozgrywki po raz pierwszy rozpoczęły się u nas w Katowicach, czyli przy udziale widowni, przy żywym kibicowaniu, przy takim emocjach, które da się odczuć właśnie w każdym miejscu, znajdując się w przestrzeni spotka. I później już zaczęło się to rozwijać zupełnie innym tempem w całym świecie, ale można powiedzieć, że byliśmy wzorem i byliśmy prekursorem tego typu działań. Ludzie na całym świecie, kiedy zaczynają mówić Intel Extreme Masters, z automatu chcą dokończyć zdanie mówiąc Katowice. Katowice już są nierozrywalną częścią Intel Extreme Masters, a najlepszym potwierdzeniem tego są słowa zawodników, którzy cały czas marzą, żeby na tej scenie wystąpić, a przede wszystkim na tej scenie wygrać. To jest coś, co mimo wszystko niewielu się udało i to jest taki cel na ich e-sportowej karierze.